Bardzo, bardzo serio. Zapraszają Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy gościnią dzisiaj. Jest nią Sylwia Hutnik, autorka, aktywistka, pisarka. Nie, pisarka jest na P. Laureatka, osoba nietuzinkowa. Bardzo cieszymy się, że możemy Cię gościć. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A które z tych słów, określeń najbardziej Cię krępuje? Nietuzinkowa. Nietuzinkowa, bo to oczywiście wymaga, żebym ja teraz coś jakiegoś specjalnego, zadziwiającego z siebie dała, ale rzeczywiście przez wiele lat miałam problem z pisarką i nawet nie wiem, czy jeżeli mogłam tak się jakoś zautoanalizować, wynikało to z kompleksów czy nieśmiałości, ale miałam poczucie, że bycie pisarką czy twórczynią to już naprawdę, wiecie, trzeba na to zasłużyć. Oczywiście, kiedy zobaczy się na to, w jaki sposób, nie wiem, werbują do Związku Literatów Polskich czy Unii Literackiej, że tam trzeba mieć dwie książki, można powiedzieć, że wiem, kiedy już tą pisarką się mogę stać oficjalnie, z legitymacją, członkostwem i tak dalej, ale miałam poczucie, że pisarka to ktoś więcej niż osoba, która pisze książki i miałam długi czas problem, żeby tak się nazywać, ale też właśnie pyszyło mnie, kiedy ktoś mnie przedstawiał. Było to absurdalne, bo na przykład byłam na spotkaniu autorskim jako, za przeproszeniem, jako pisarka. No właśnie, więc jakby skąd ten szok, niedowierzanie. Chyba też dlatego, że w tym czasie prowadziłam Fundację Mama, więc byłam aktywistką, działaczką społeczną i wydawało mi się to o wiele bardziej poważnym zajęciem, takim społecznie też ważniejszym, niż pisarka, która ojejku, o matko, tutaj kwiatek, tutaj po prostu chmurka metafory i co tak. Ale ja w ogóle źle ci to powiedziałam. Ja powinnam była powiedzieć doktor Sylwia Hutnik. Możesz teraz powiedzieć. Powiem doktor Sylwia Hutnik. Tak, to trochę jak doktor Alban, ale się też lubię. Doktor, tak, doktora. Teraz przejdziemy do części głupiej tej rozmowy i zadamy Ci trzy głupie pytania. Część pierwsza. Możesz wylosować, bo to jest taki quiz, gdzie losujesz. Mamy 8 pytań, czyli wybierz numer od 1 do 8. Ale to jest taki jak psychotest trochę? Tak. To jest bardzo jak psychotest. Ekstra. Trójeczka, proszę. Kategoria sprawy osobiste. O kurna. Dobrze. Wyobraźmy sobie, że Andrzej Duda zwraca się do pani z prośbą. Szanowna pani, dowiedziałam się, że niektóre osoby mówią na mnie budyń. Proszę mi wyjaśnić, czy mam się tym martwić, czy nie? Co w pani zwycięża? A. Brak życzliwości. Uspokaja pani prezydenta. Andrzej to nic. Budyń jest pyszny. B. Empatia. To przecież również pani prezydent. Prezydent wszystkich Polaków. I wyjaśnia mu pani, że budyń może wskazywać na pewne słabości jego osobowości albo nawet brak tejże. A czy B? Stara ja. A. I chyba ta nowa też. To znaczy jednak trochę warto rozmawiać, trochę tak, ojejku, dobra, tam gadają, byleby nazwiska nie przekręcali, chociaż w jego przypadku tu też zawiesiłam głos, bo to się czasem zdarza. Tak, opcja warto rozmawiać, bo ja jestem bardzo taka fafarafa na zewnątrz, a jakby przyszło co do czego, to jednak bym chciała wytłumaczyć. Miałam kiedyś taki zresztą pomysł na początku pierwszej kadencji, akurat nie związany z panem Andrzejem, tylko z jego żoną, które wydawało mi się, że skoro wyszła z takiego domu i ojciec poeta, brat poeta, skądinąd strasznie w ogóle sympatyczny człowiek, to żeby chociaż ją jakoś tak namówić na promowanie czytelnictwa. I my wtedy z Karoliną Sulej miałyśmy taki program na YouTubie Barłok Literacki, który polegał na tym, że leżałyśmy w łóżku i tam zapraszałyśmy do łóżka gości różnych. Wszystko zgodnie z tytułem. Wszystko dokładnie. To miało się, sens. Przepraszam, tak. Chciałyście do łóżka zaprosić panią prezydentową? Tak. I miałyśmy wizję, że ona po prostu w tych kiecach przyjdzie. Cikantnie. Tak. Jakby będzie między nami tam polegiwała. A to było jeszcze wtedy kręcone w mieszkaniu Karoliny i jej męża Mateusza. Były dwa koty, wszystko właśnie było w kurzu, w jakimś takim szarawarze i chaosie. I pomyślałyśmy, że to będzie świetne. I gdyby ona była Michelle Obamą, nie jest, to ona może by się zgodziła, że to miałoby jakiś sens. Ale spróbowałyście? Tak, spróbowałyśmy, ponieważ ja się uczyłam kaligrafii, więc ja jej wykaligrafowałam list, nie tam, że napisała mi szanowna pani, a resztę na komputerze, zgardziła.
Ale w ogóle odpowiedziała? Nie, nawet nie. A podobno mają obowiązek, ale nie wiem, czy po prostu źle napisałam A, czy krzywo to było. W każdym razie coś się stało. Wzmacniamy ten apel. Pani Agato, prosimy wrócić do tego barłogu literackiego. Tak, tak, to naprawdę miałoby sens. Tym bardziej, że... Serio super pomysł. Tak, tym bardziej, że jakoś chciałyśmy pocieszyć się tym, że jednak no właśnie wzgardziła naszym zaproszeniem, a tak naprawdę promocją czytelnictwa, która wszak jest ważna. I sięgnęłyśmy po wybór wierszy jej ojca, który był dedykowany Agatce. I po prostu przeczytałyśmy w programie większość tych wierszy. One były naprawdę fantastyczne. I tak, proszę Państwa, właśnie. W świecie inteligentów wygląda ostra agresja i tak. Ciężki wjazd. Zapraszacie kogoś do łóżka. Nie, a potem w zemście czytamy tomik poezji. Ale zdisować kogoś wierszem ojca? To jest cool moim zdaniem, tak. Grubo. To jest wręcz takie edypalne. Ja tylko powiem a propos tego typu tropu, powiem z kolei freudowskie. Ale Grzesiek tak powiedzieć komuś edypalne. To boli. Tylko z kolei freudowsko skomentuję, że miałeś do wyboru A i B. Opowiadałaś o wyborze B, ale określiłaś go literką A. Także cały czas gdzieś ta pokusa, żeby jednak go zmasakrować. A może to jest jakieś, wiesz co, takie stare z podstawowy, że jednak ci A byli zawsze lepsi. Ja byłam A. Rozumiem. Przez wiele lat, aż przestałam zdawać do następnych klas i byłam C i D. I to jest być może jakieś takie, wiesz, desperackie, że jednak wzorowa uczennica. Ze szkoły, no. Rozumiem. Dobra, losujemy dalej. Dalej ciąg dalszy. 1,8, odpadła cyferka 3, tak. Jeszcze masz kilka innych. 5. To jest bardzo fajne. Jeszcze raz podkreślę, musisz odpowiedzieć na to pytanie krótko. Kategoria tożsamość i pytanie brzmi: twardoch czy matczak? Byłam u Szczepana w domu, zaprosił mnie wiele lat temu, to było wspaniałe. Był bardzo podekscytowany tym, że nie mięsa, zrobił jakieś fantastyczne jedzenie wegańskie. Jego żona Agata, która zresztą jest bardzo, bardzo zdolną architektką, rano upiekła bułeczki, zostałam zawieziona, ugoszczona. Wtedy jeszcze piłam alkohol, okropnie się upiłam. Twardoch. Po prostu jedzenie cię kupili. Wydaje mi się, że to jest klucz do mego serca. Rozumiem. A czy jest prawdopodobieństwo, tak, że matczak dobrze gotuje? W ogóle mi nie wygląda z twarzy na takiego. Mi też nie. Znaczy, poza tym on się fascynuje jakimiś zażeganymi kątami, co jego syn tam rapuje, tam jakieś Wisła, ławeczki, schodki. Nie, no proszę was, no, gdzie, to jest, Rzym, gdzie Krym? To jednak nie jest gdzie tylko bułeczka, gdzie bułeczka, a gdzie zażegane maty. No. O, to dokładnie. Czyli na pytanie twardoch czy maczek, to mamy krótko. Tak, i nie było literek, więc ja się bardzo skupiłam. Jasna, ale jest to odpowiedź, Bart. Tak. I ostatnie pytanie. Teraz już nie masz piątki i trójki, ale masz od 1 do 8. Tak, no może w związku z tym siódemka, żeby już tak było. Kategoria seks. Czy określenie Polacy są Włochami północy brzmi wiarygodnie, czy też nie? Ale to chodzi o Włochy na klacie? Włochy z dużej litery to są. Jakbyśmy się zgubili, jakbyśmy mieli mówić o Włochach na klacie na północy, zwariujemy. Na północy Włochy na klacie? Nie, chodzi o Włochy, nie Włosy. Italia. A tak naprawdę chodzi o Polaków i o seks, żeby... I espresso tak zwane. Tak. Prosciutto. Prosciutto i gnocchi. 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 Nie sądzę. W ogóle nie wiem, czy właśnie oksymoronem nie jest Polacy seks, chociaż... Tak, aż tak? Serio? Tak, ale nie dlatego, że nic absolutnie. Myślę sobie raczej o pracy, którą wykonują moje różne koleżanki edukatorki seksualne. Gdzie nie to, że to jest jakoś ten temat źle wychodzi Polakom i Polkom, ale oni cały czas się strasznie wzdrygają, żeby nie mieć żadnych refleksji na ten temat. Więc i to już nie chodzi mi tylko o kwestie edukacji w szkole, a właściwie jej braku, ale w ogóle jakichś takich ogólnych rozkmin dotyczących tej sfery życia. Więc mam jakieś poczucie, a może to jest stereotyp, że jednak na Włochach, we Włochach to jest o wiele lepiej. U nas nie ma tematu, tak? Wydaje się, że nie ma tematu. Nie ma refleksji, o tak, tak bym powiedziała. I nie ma refleksu też. Tak, no nie ma refleksu. No dobra. No tak, czyli seks nie, budyń tak i twardoch. Nie wiem, jak to się jeszcze raz konkretnie. Budyń, twardoch, i seks. Okay. To jest, myślę, że to jest dobre podsumowanie tej seks, części. To możemy... Ale nie włoski seks. Polski, solidny, wyparty.
Wyparty, schabowy seks. Tak. I teraz zdrowy tym... polski wyparty seks. Tak bym powiedziała. Albo zdrowy wyparty. I znowu się robi edypalnie, tak? Edypalnie. Ja tutaj wystąpię w roli osoby poważnej i nauczyciela i powiem... Zrobisz takie rezumę. Widzę, że... po tym ekspreso. Tak, widzę, że was to słowo ekscytuje. Strasznie. Musimy strasznie. To powstrzymać. Ojej. Dlaczego? Powstrzymajcie się. Ale nie możesz powstrzymywać naszej ekscytacji. Mogę, bo powiem teraz tak. Przechodzimy do części poważnej i powiem takie słowo, które nas zmrozi. Które wszystkie fantazje na temat seksu z Włochami przeniesie powstrzyma. Do krainy lodu. Tak, ponieważ będziemy teraz przechodzimy do części drugiej poważnej. Część druga. Pierwszym tematem naszej rozmowy jest słowo Polska. Nazwa własna na Boże. Proszę. Jaki to był upadek z takiego wyżu tak. na... No to właśnie tak Grzesiek zrobił. No dzięki, Grzesiek. Także dzięki za zepsucie atmosfery. Już fajnie. Było tak fajnie. Ta. No, były Włochy i seks, a ty nam mówisz Polskę. No to sprawdźmy. Czy będzie tak źle? Czy twoim zdaniem istnieje w ogóle coś takiego jak duża... To już nie jest psychotest, że ja nie, muszę... Tak. Nie, teraz... Zresztą może się okaże, że to jest psychotest. Mm-hmm. Ale bo często wraca taka fraza dusza polska. Mm-hmm. I czy twoim zdaniem w ogóle coś takiego istnieje, jakaś nasza specyfika? Czy może to jest tak, że to jest kolejny kawałek naszej mitomanii, żeby sobie również w sprawie naszej unikalności wyprodukować jakąś historię? Oczywiście ja bym tego tak strasznie nie wyśmiewała, znaczy jakoś nie disowała nawet nie tyle Polski, co polskiej jakby... polskiego dążenia, czy polskiego snu o duszy, jakkolwiek to brzmi po prostu bardzo jak pięknie. Licealny wiersz, ale jednak jeszcze tafla jeziora by tam się przydała. Natomiast ta dusza byłaby, no właśnie przez to, że ona jest nieuchwytna i niewidoczna, no to można wiele tam zmieścić i upchać kolanem. Dla każdego coś miłego i każdy może sobie tę Polskę i polską duszę ulepić. Natomiast pytanie jakby, po co to nam jest still, jest ważne. To znaczy, jakby, że ta wspólnota, mimo tego, że nienawidzimy się jako Polacy i najchętniej jakbyśmy pojechali właśnie, nie wiem, na wakacje na Kretę. Tak, to właśnie to chociaż wszyscy się mamy... Udawali, że się nie znamy, tak, wszyscy mamy te torby z Biedronki, ale oczywiście mówimy do siebie in English, bo nie chcemy jakby się tam wtedy z tymi pierogami jakoś uspólnionować. Natomiast ta dusza byłaby jakimś taką właśnie pojemną torbą z Biedronki. No Jezu, już tak użyję takiego sformułowania. Trochę nie wiadomo, co jest w środku, ale jakby zawsze coś się znajdzie i upcha. Może się okaże maszyną losującą, że to są wspólne rzeczy. Ja na przykład mam takie poczucie, że jakkolwiek lewactwo by wyśmiewało śmierć papieża i katastrofę smoleńską, czyli złe rzeczy, duchy, romantyzm, groza, śmierć, no to absolutnie była ta dusza przez chwilę. Nie, tylko ja nie mam pojęcia w ogóle, co tam się zadziało. Po pierwsze, co się zadziało, że zaraz ona zniknęła i dusza z ciała uleciała, tego ciała polskiego, a po drugie, jak ona tak naprawdę się, jak ona wyglądała, czy to była po prostu wspólnota żałoby tylko i wtedy ta dusza byłaby naprawdę taka, wiecie, z Mickiewiczowskich dziadów, dokładnie. A czas właśnie jest teraz taki, że już możemy właśnie trochę mówić z strony dziadostwa. No właśnie, czy to było dziadostwo takie typowo polskie, czyli taka chwilówka na ślinę, wiecie, wszyscy jesteśmy jedną rodziną, ale po prostu 5 minut później pokłócimy się w kolejce. No bo to są te emocje takie, które właśnie, tylko że one są w Polsce przeważnie nagrobne i ta dusza się ujawnia w jakichś takich chwilach trudnych. A powiedz, czy my mamy do czynienia od 2015 roku z jakąś szczególną formą ekspresji polskości? Czy to, co się wydarzyło, te wybory, to wszystko, ich konsekwencje, to była dla ciebie niespodzianka, czy się tego gdzieś tam spodziewałaś podskórnie? Spodziewałam się tego, nie tylko ze względu na dynamikę zmian politycznych mówiących o tym, że raz na lewo, raz na prawo i tak po prostu do sranej śmierci, jak po prostu metronom i wahadełko, ale też ze względu na jakieś takie powolutkie kroczki w stronę jednak jakichś nieco chorych, ale nadal marzeń o panu, co weźmie za ryło i po prostu powie, jak powinno być. Bo wtedy będziemy łatwo działać. Człowiek tak działa, że jakby dokładnie ma plan lekcji, to po prostu zapierdziela. Nie musi za bardzo się rozkminiać i myśleć, co ma robić. Więc te tęsknoty za takim jakimś przywódcą, jakimiś takimi jasnymi zasadami gdzieś tam były. A to dlatego, że ze względu też między innymi na takie emancypujące się grupy mniejszościowe i to, jak się zmienia nasz język, ale też właśnie
jak różne hierarchie się trochę tak zmieniają, albo przynajmniej są starania ku temu, no to ludzie po prostu tracą grunt pod nogami, zwłaszcza ci do takich tradycyjnych czy konserwatywnych nastawieniach, którzy naprawdę lubią, żeby wszystko to miało swój jasny podział i mówiąc z mojej szuflady, żeby facet był facetem, a baba babą, tak wprost. I te tęsknoty właśnie za tym, żeby to wszystko było jasne i takie właśnie bez instrukcji obsługi, bez kuratorki, która musi wymyśleć, co tutaj, jakie są prawdziwe sensy, że tak właśnie się ułożyła ta polityczna siła w parlamencie. Natomiast myślę też, że to, co się potem zadziało, to znaczy te jednak niebywałe suspensy i zdziwienia, że wspomnę to no już prawie teraz rok temu, to znaczy wyrok tak zwanego Trybunału dotyczącego praw reprodukcyjnych, to jednak była zaskoczka, że czasem włącza się takie, nie, no dobra, spoko, już tego to nie zrobią, wtem, aż tu nagle i człowiek musi trochę jakby... No, ubrać się ciepło i iść pod Sejm znowuż. Więc, my mówimy o tych kolejnych przekroczeniach. Powiedziałaś, że w pewnym sensie to, co się zadziało w 2015 roku, to nie jest niespodzianka, bo jest to efekt no, jakiegoś procesu, trochę nie do zatrzymania. I potem mówisz, są te kolejne odsłony. A czy to, co się teraz zadziało w Usnarzu i w Michałowie, to w takim razie też nie jest niespodzianką, też jest logicznym ciągiem tego, co mówisz, tego procesu, w którym jesteśmy, czy też to jest ten moment jakiegoś przełamania? To jest pytanie bez tezy. I tak. Znaczy, to mnie w ogóle nie zaskoczyło. Po pierwsze, mając na uwadze dotychczasowy język choćby, którym partia rządząca i jej koalicjanci się posługiwali względem osób uchodźczych. Naprawdę mnie to nie zaskoczyło. Tam zawsze musi być jakiś taki Żyd, czarownica, uchodźca, LGBT. Ktoś tam musi zawsze być tą kukłą, w którą się wali. Natomiast wydaje mi się, że trochę sytuacja wymyka się im spod kontroli. Mówię im jakby właśnie... żeby podkreślić, że rządzącym, ale mam też poczucie, że ona jest niestety wpisana w politykę Unii Europejskiej. Znaczy nikt nie chce, żeby uchodźcy weszli do Unii. I mam takie poczucie, że ponieważ jest gdzieś tam z tyłu turów oraz wiele innych problemów, również finansowych Polski, że tam niestety są jakieś takie bardzo niesmaczne deale, które są z Polską robione. To znaczy mówienie im na przykład, że jeśli postaracie się bardzo i naprawdę nie wpuścicie nikogo, to może przymkniemy oko na wiele innych rzeczy. Znaczy to jest ta wielka polityka, która nawet nie wiem, że to trochę tak brzmi jak spiskowa teoria, ale jakby to są takie trochę też szachy. Więc nie zaskoczyło mnie to, co się dzieje, natomiast zaskoczyło mnie jakby skala i też to jakby jechanie po bandzie, że wspomnę choćby sławną konferencję z starym VHS-em i jakby to, że naprawdę tam już takie kajne grance, że nomen omen, to znaczy, że to już naprawdę jest takie jechanie po takich najbardziej propagandowych elementach i to mam poczucie, że robi tylko częściowo im robotę. Ale może dlatego, że właśnie jako działaczka społeczna muszę wierzyć w to, że jednak ludzie są empatyczni gdzieś w środku, więc myślę też sobie o tym napięciu między taką machiną wręcz propagandy, a tym, jak zachowują się ludzie, między innymi na granicy. A powiedz, bo ja się zastanawiałam nad tym przed naszą rozmową, czy ty się czujesz patriotką? Czy myślałaś kiedyś o tym, żeby rzucić to wszystko w cholerę, te wszystkie zobowiązania, wiesz, pisarskie i wyjechać do jakiegoś miejsca, gdzie byś mogła po prostu sobie żyć i nie przejmować się tym wszystkim? Jest takie miejsce w ogóle? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ odpowiedź zmienia mi się czasem i raz na jakiś czas muszę ten temat wydobyć z mojej głowy, żeby przyjrzeć mu się, czy ta odpowiedź, którą znałam ostatnio, jest nadal obowiązująca. Myślałam jakiś czas temu, kilka lat temu, o tym, że właściwie moim miejscem takim wymarzonym na ziemi to jest Nowy Jork. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy do niego pojechałam ponad 20 lat temu, miałam takie, że wysiadłam na lotnisku, miałam takie długie zielone dredy, pierdyliard kolczyków w twarzy, więc naprawdę w kraju Polska tak mi było niekoniecznie, a tam w ogóle pierwsze co, oh, what a lovely hair, myślałam, no nie no, po co ja mam po prostu cały czas na sobie wieść te, wiecie, ten wzrok, te gadania, te problemy,
tam jest moje miejsce. No ale potem właśnie kilka lat temu myślałam o tym, no może jakiś właśnie postdoc, może jakaś rezydencja twórcza. To wybory wygrał Donald Trump i miałam takie well. Tam już nie. I znikąd pomocy, jak było postrygiment. Natomiast pomijając jakby takie właśnie jakieś złote wyspy marzeń, to po pierwsze każda osoba, co ma jakąś taką bardziej rozszerzoną rozkminę psychologiczną wie, że od własnej głowy się nigdzie nie wyjedzie i nie ucieknie, więc trochę trzeba najpierw z nią zrobić porządek. Co oczywiście w kraju Polska dla takich osób jak ja oznacza jednak po pierwsze wyhodowanie sobie skóry krokodyla, po drugie przyjęcie jakiejś konkretnej strategii. Ja nie mogę tak sobie po prostu żyć, bo nie wiem, jako osoba nieheteronormatywna poszłam na pocztę odebrać awizo mojej dziewczyny i ta pani pierwsze co zapytała się mnie, kim dla mnie jest ta osoba. Mhm. I to jest jakiś okrut, wiecie, byłam na poczcie, my robiłam pierdyliar rzeczy, ale musiałam jakby od razu natychmiast podjąć decyzję, czy mówię jej prawdę, czy mówię, że to moja koleżanka. Ja mam takich po prostu sytuacji z 1500. Powiedziałam, że to jest moja koleżanka. A potem szłam do domu i było mi strasznie głupio. Mhm. Dobra, ale nie możesz się, wiesz, autować za każdym razem, jak jedziesz na pocztę, tak, błagam cię. Też sobie tak to tłumaczę, a z drugiej strony wiem, że jakby to te małe gesty robią prawdziwą robotę. Znaczy, jak powiesz pani na poczcie, że to jest twoja dziewczyna, to jest to być może bardziej jakoś, nie wiem, mocne albo skuteczne niż 58 felieton do wysokich obcasów. Mhm. Znaczy, wiesz, o co mi chodzi, że to jest taka trochę praca... Że wychodzisz z bańki. Tylko właśnie... Zmierzamy do tego, że jeżeli pracujesz cały czas na swojej tożsamości, ja powiedziałam jakby jedną jej odnogę, mam ich tam 1500, 900, wiadomo, no to cię męczy podwójnie, potrójnie, poczwórnie, bo non-stop musisz po prostu pokazywać trochę jakbyś sobie, wiesz, to skórę, o której coś wcześniej powiedziałam, brała codziennie rano suwak i po prostu bierzcie, jedźcie z tego wszyscy. Twoje flaki, twoja tam psychoseksualność, twoja nacja, twoje wartości, twoja tożsamość, wszystko jest cały czas na zewnątrz. I tak się składa, że od wielu lat w Polsce to nie są jakoś takie ulubione tożsamości, które się hołubi, więc non-stop dostajesz tam na różnych poziomach. Tak? No dobra, no to dlaczego tego wszystkiego nie rzucić w cholerę? No i tak, albo ta ogólna strategia życiowa mieszkania w takim kraju jak Polska, no to jest albo każda niesie swój krzyż i siłaczka i tam. I to jest w ogóle my hobby, my life, no już od wielu lat. Oczywiście, że tak dobra, ja zacisnę zęby, to jednak warto robić. Może nie warto rozmawiać, jak powiedziałam na początku naszego spotkania, ale jakby właśnie robić swoje. Ale właśnie warto było? Dać. Albo z jakiegoś takiego zawzięcia. Część mojej rodziny jest zawzięta. To jest przekora. Taka przekora. Ja wam taka, pokażę. Taka właśnie zawziętość, taka... Myślicie, że ja pęknę, to tak. Wy pękniecie. I normalnie teraz po prostu zobaczymy, kto tutaj przegra. Oczywiście ja, to już mogę spoilować. A druga rzecz, to naprawdę, serio, wiem, że to brzmi... No tak na krawędzi, no może nawet nie wiem, czy egzaltacji, ale chyba wręcz obciachu. Ja serio wierzę, że to działa. To znaczy ja serio wierzę, że te małe kroczki, te mówienia pani na poczcie... Ale nie zrobiłeś tego kroczku na poczcie. Bo się bałam. A czego się bałam? Pani w okienku, co mnie zna od 10 lat, bo tam non-stop łażę, pociągle coś wysyłam albo dostaję. Ja lubię w ogóle papierowe różne tam korespondencje, więc ja non-stop jestem na poczcie. Wiecie, w ogóle jaki absurd sytuacji. Pani w maseczce za tam tym okienkiem... obramowana siostrą Anastazją, Janem Pawłem, klocuszkami i batonami oraz po prostu nie wiem co tam. Gadżetami reprezentacji. Dokładnie. I portmonetką z naturalnej skóry. I pyta się jedno pytanie. Kim dla pani jest ta osoba? Mhm. A ja się czuję jakby teraz, wiecie, po prostu cała kolejka przestała scrollować fejsa i patrzę, głośnie, żeby cała sala się pośmiała. I naprawdę, wiecie, to są te takie momenty, mówię o tym drobiazgu takim, no serii nawet nie ma o czym mówić, nie? Byłam na poczcie, to nie jest żadna anegdota do podcastu, a jednak jakby dla mnie to urasta do rangi jakiegoś takiego, może nie symbolu, ale takiej codzienności. No i teraz tak, albo jestem zawzięta i mówię sobie, dobra, może następnym razem tam po prostu 10 minut przed wejściem na pocztę będę, wiecie, chodziła w kółeczko i trenowała po prostu, jesteś zwyciężczynią, po prostu powiedz, że to jest twoja dziewczyna i zobaczymy, co się stanie. Albo znowu po prostu wymięknę. Natomiast, więc to jest jakby pierwsza tam, dajmy na to, że strategia. Druga to oczywiście taka, że właśnie warto siać, rozmawiać, to coś jednak zmieni, kto jak nie my, a jak my wszyscy wyjedziemy, to kurna, kto tu zostanie i w ogóle bez sensu.
Trzecia, może nawet nie tyle strategia, co podejście, czemu nadal jestem tu, wynika jakby bardziej już osobiście z tego, że ja po prostu mam rodzinę, może nieliczną, ale na szczęście taką, z którą się dogaduję i bardzo ją lubię. I jakby miała do tego właśnie mitycznego Nowego Jorku, już bez Trumpa, polecieć, no to tak, z babcią Ziutą, dziadkiem Jankiem, ciocią Emilką, wiecie, po prostu pies, kot i tam w ogóle i wszystkie siaty i cała sala, bo inaczej no to bez sensu, co ja tam będę robiła. Moja babcia tak super gotuje w ogóle, proszę was. Natomiast jest oczywiście czwarte pytanie, które bym powiedziała takim pytaniem z przypisami i bibliografią. I to jest pytanie, które ty mi zadałaś. Znaczy, czy ja się czuję patriotką? Oczywiście, że bardziej czuję się matriotką, bo zajmuję się historią i od wielu lat raczej jara mnie to, jaka baba tutaj żyła i co fajnego zrobiła, bo to jakoś mi tak daje siłę. Ale też mnie bardzo, myślę, że animuje do pewnych rzeczy, które robię i inspiruje, no bo ściągam od nich to, co one robiły czasami na przykład, nie wiem, 150 lat temu, a mi się z koleżankami wydaje, że jesteśmy jakieś świetne i właśnie coś odkryłyśmy, a potem tam czytamy, nie wiem, Paulinę Kucharską, a już mi tak, a okej, 1893, spoko. Więc to też uczy pokory i w ogóle naprawdę jest bardzo inspirujące, więc raczej matriotyzm rozumiany jako jakby kontynuacja taka matrylinearna wręcz, super ekstra lasek, które robiły fajne rzeczy, mówiąc wprost i ogólnie, tak, emancypowały się, walczyły i tak dalej. No a jakiś taki bliżej niesprecyzowany, uwaga, uwaga, jednak obraz po prostu wsi mazowieckiej, dobrego chlebka z warzywniaka, właśnie takiego wiejskiego, co tam wiecie, mydło i powidło. Jakichś takich po prostu strasznie śmiesznych prowizorek, jednak całego tego syfu, w którym się jakby żyje. To jest case mojego ojca, który 20 parę lat temu właśnie do Stanów wyemigrował i który tu przyjeżdża i po prostu od razu wchodzi, wiecie, w ten, on ma wielki dom z basenem, nie wiadomo co, przyjeżdża tu i po prostu jest zachwycony, jedzie PKS-em do Tarczyna. I nie dlatego, że jakby egzotyzuje, wiecie, biedę, nie, i tam w ogóle fuszerkę, tylko po prostu on wsiada na tego jego, no tak. A wróćmy jeszcze na chwilę do tej sceny na poczcie. Ty użyłeś ironicznie zwrotu tafla jeziora, więc ja teraz zadam tego typu pytanie. Uwaga. Jaki to jest, gdyby zrobić pejzaż, ale z emocji osoby nieheteronormatywnej w Polsce, to jaki to jest przelot? Co w tym pejzażu emocjonalnym jest? Teraz zadam straszne pytanie. Jak wy się czujecie? To nie jest straszne pytanie, bo się nas rzadko o to pyta. Nas, Boże, jakie to jest w ogóle też niezłe. Może mówię nas, bo tak naprawdę nigdy nie wiem właściwie co kim jesteśmy my. Kim jesteśmy my, no, bo to jest takie jakby spektrum różnych w ogóle zachowań poza heteromatrixem. W ogóle dużo osób uważa, że nie ma czegoś takiego jak heteroseksualizm. I to jest jakaś propaganda. I to tak już od XIX wieku. Tak, i po prostu jedni tak, a drudzy srak. Ale jeśli pytasz, jak się czujemy, to chyba w Polsce coraz częściej mogłabym zrobić takie ćwiczenie, a weź taki czarny marker, weź kartkę i tak w jednym miejscu tak na czarno rób, aż się zrobi dziura i pomarzysz wszystko naokoło. To chyba to jest trochę to. Rozszyfrujmy to, co to jest. To jest po prostu wielka nomen omen dziura czarna, która dodatkowo jeszcze właśnie uświni stół i jeszcze ci paluchy i tego nie zmyjesz, bo to jest coś, czego się nie możesz pozbyć i to jest homofobia, która, jak wiemy, ale przypomnijmy, nie jest poglądem, że mi się wydaje, że jednak pedały nie są fajne, tylko jest mową nienawiści, jest dyskryminacją, która prowadzi między innymi też w Polsce do po prostu śmierci. Albo tego, że ponad 70% osób nieheteronormatywnych w Polsce ma problemy ze sobą, no, szeroko pojęte, psychiczne, ale tak naprawdę to jest tego o wiele jakby bardziej skomplikowana sytuacja. W każdym razie, no, skoro na każdym kroku słyszysz, że coś jest z tobą nie tak, no to zaczynasz to wierzyć, albo nie wierzysz to, ale nadal nie czujesz się dobrze. Oczywiście raz na jakiś czas czarny marker zamienia się w tęczę i to są te wszystkie marsze równości, dlatego one są jakieś takie gesty solidarności, przyjazne przestrzenie, choćby w sieci, które zwłaszcza młode osoby sobie tam robią. Na przykład TikTok jest taki podobno bardzo jakby LGBT friendly i tam bardzo dużo młodych osób nieheteronormatywnych po prostu spędza czas. Nam się może to wydawać absurdalne. I wiecie, wjeżdżamy ze starczymi takimi kawałkami, o Jezu, zostaw ten smartfon, nie siedź tam długo, no kurde, gdzie ma siedzieć? Tu? No nie, dzięki.
Więc to jest też takie, no to, ale to jest ucieczkowo oczywiście, znaczy to jest tworzenie jakichś w ogóle innych sobie światów, takich właśnie baniek. Dlatego kiedy ktoś mówi właśnie o osobom nieheteronormatywnym, wyjdź ze strefy komfortu, to wszyscy tacy, bitch please, ledwo tam wlazłem, po prostu znalazłem tę strefę komfortu, po prostu nie wyrzucisz mnie stamtąd. No i to jest, i to są te uczucia oczywiście jakby trudno generalizować, no niektóre osoby są szczęśliwe albo przynajmniej częściowo czują ulgę, na przykład kiedy się wyautowały i wszystko się wydarzyło ok, tak, nikt ich nie wyrzucił z domu albo nikt ich tam nie wyklął i nie wypisał z rodziny, ale no umówmy się, często to szczęście i radość dotyczą rzeczy, które po prostu mieszczą się w formie praw człowieka, a nam się wydaje, że to jest takie świetne. Jezu, no nikt nas nie zabił, o Jezu, super. Wiesz co, bo to jest, zobacz, jesteś duża. Jak ja myślę o studentach, na przykład dzieciakach, które... To jest, wiesz, to jest strasznie trudna sprawa, odkrywanie swojej tożsamości, odpowiadanie sobie na te wszystkie pytania, kim ja jestem, czego ja w życiu chcę i tak dalej. I jak sobie pomyślę, że na to się jeszcze nakłada ten cały kompletnie porąbany kontekst społeczny i właśnie ta nienawiść. Co byś powiedziała takiej, nie wiem, 20 lat? Dużo rozmawiam z takimi osobami, bo do mnie piszą, albo zwłaszcza po moim aucie, który, jeśli mogę w ogóle tak zrobić, był głównie dla osób niepełnoletnich albo młodych osób LGBT, bo no tak jak powiedziałaś, ja nie tylko jestem duża, ale też niezależna finansowo, mieszkam w dużym mieście, mam jakiś kapitał społeczny, wiem gdzie szukać pomocy w razie czego. No tak, ja też mogę dostać pierdol na ulicy, ale też jakby bez przesady. Natomiast, ale jakby procentowo pewnie mniej mi rzeczy grozi, więc ja robiąc ten aut myślałam przede wszystkim o właśnie młodych osobach i bardzo często zwracają się do mnie nawet nie po jakąś poradę, tylko żeby opowiedzieć o swojej historii. Trochę tak jakby mówiły, ej, ja tym jestem taka. Nie oczekują niczego, ale chcą po prostu się dzielić tym, co mają i tym, jakie są. Często na przykład, nie wiem, zapraszają właśnie na swoje jakieś profile, tam są różne rzeczy, które robią, więc jakby to też jest taki jakby ich wizytówka, powiedzmy. Dużo też pisze do mnie rodziców osób LGBT i to jest też bardzo ciekawe, ponieważ albo szukają wsparcia, ale takiego powiedziałabym subtelnego, czyli nic konkretnego, a po prostu bardziej takiego, żeby napisać im ej, w ogóle jesteście super i dzielni w tym wszystkim i keep going. Jakby to są też oczywiście historie, których nie wiem, rządzący by nigdy nie pomyśleli, że Polska taka jest, a propos naszego właśnie pytania i rozkminiania, co mamy w tej siatce, w tej torbie z hipermarketu, bo ludzie w Polsce żyją w tak niebywałych konstelacjach, że ja czasem dostając te maile mam takie, o Jezu, to jak to tak, to ona teraz tamtą, a tamten, Jezus Maria. Wiecie, że muszę sobie rozrysować to w ogóle na kartce. I to jest niebywałe, że ludzie mają bardzo dużo jakby odwagi wewnętrznej, tylko że u nas nie ma tego sloganu, żyj jak chcesz, bo u nas się żyje trochę jak się chce, ale bardzo prywatnie. Tak, natomiast jakby, ale nie możesz powiedzieć o tym głośno. Czyli robisz taką kliszę, którą ja nazywam klasycznym wierząca niepraktykująca. Czyli właściwie nie wiadomo, co to jest wierząca niepraktykująca. Że co? No masz tam swoje jakieś jakby duchowe życie, czy religijne nawet, no ale właśnie nie uczestniczysz w tych rytuałach, więc właściwie... No, nie łapiesz się w jakiejś takiej kategorii. No, nie jest wypełniasz tutaj. Przykazań, tak? Nie wypełniasz, dokładnie, więc jakby to, no, gdyby była jakaś szanowna komisja, to raczej by cię nie zakwalifikowali z tego testu. Natomiast jeśli chodzi o takie właśnie różne możliwości życiowe w Polsce, jest ich wiele i ludzie jakby tak, żyją jak chcą, ale nie mogą o tym mówić często najbliższym osobom. Pamiętam bardzo taki wzruszający mail od pana, który powiedział, że jest, no, że to ma 40 parę lat, że jest związany z mężczyzną, że powiedział o tym swojej żonie, więc poniekąd jest wyautowany przed tam bliskimi znajomymi, ale przed nim jest ten najważniejszy aut przed jego trójką dzieci. I że jakby pisze mi to dlatego, że jakby, nie wiem, dziękuję za ten aut, bo każde publiczne mówienie jakby go oswaja z tą myślą.
Stąd ta pani na poczcie, która mnie tak gryzie. Tak. Nie było jakoś wielkie publiczne, nie musiałam tego powiedzieć przez mikrofon, ale i opublikować na Twitterze, ale no, to są właśnie te kroki, które ośmielają też inne osoby. No, twoje publiczne to był 2020 rok, o ile dobrze tak. zapamiętałem. Dlaczego ta data? Dlaczego wtedy? Trochę mam też pokusę, jeżeli to będzie niegrzeczne, to mi powiedz, ale też trochę pytanie, dlaczego nie wcześniej? Bo ja zawsze byłam nieheteronormatywna, ale przez wiele lat byłam w związku heteroseksualnym i bardzo się mocno kojarzyłam z heteroseksualnością, ponieważ prowadziłam fundację Mama i zajmowałam się tematami okołomacierzyńskimi. Okay. A w Polsce przecież to jest niemożliwością, żeby dokładnie chłopak, dziewczyna, normalna rodzina, więc po prostu ludziom się nie sklejały te wszystkie rzeczy. A ja, ponieważ i tak dużo mówiłam o swoim życiu prywatnym, jak dla mnie, bo ja serio nie jestem osobą, która wbrew pozorom jakoś chciałaby się bardzo tak uzewnętrzniać, no to pomyślałam sobie, że no już nie będę jakby tą częścią mojej tożsamości pracowała, że tak się wyrażę. I też jakby czułam, że to już nawet nie chodzi o mnie, ale że już ja się kojarzę jakby z tymi tematami i już niech tak zostanie, już niech pracuję w przestrzeni publicznej na, nie wiem, właśnie lepszą sytuację matek w Polsce. Mhm. Dorzucimy do tego to, że ja jestem jeszcze ateistką, weganką, po prostu może nie Polką do końca. To wiecie, to już ludzie myślą, Jezus Maria, co właściwie, o co chodzi tej babie? Więc ja mam takie, okej. Będę miała swoją specjalizację, może tak powiem. Będziesz mamą. Będę mamą. Natomiast, ale też nigdy się nie kryłam z tym i w różnych jakby wypowiedziach publicznych, ale też tekstach, ale też właśnie jakichś, nie wiem, postach pisałam per my. Tylko, że dla ludzi to był chyba jakiś taki zabieg mający na celu wskazanie jakby solidarności tak, jakby jednolitej masy tych wykluczanych. Aż właśnie jakoś chyba w czerwcu 2020 roku redaktor naczelny Repliki zrobił screen, który właśnie przesłał mi screen, który zrobiła jakaś czytelniczka, gdzie ja też znowu piszę my. To pamiętamy, był jakby czas tej takiej naprawdę afery LGBT-ów, więc pełno było jakichś takich różnych punktów i momentów, w których trzeba było robić odezwy. I ta czytelniczka podkreśliła my z takimi znakami zapytania. Jezu, co tu teraz będzie? Czy pamiętam, że naczelny Repliki napisał: Pani Sylwio, czy jest pani z nami? Czy ja dobrze widzę? No ja wziąłam: panie, po prostu gdyby pan w pudelku pracował, to by już pana zwolnili. No oczywiście, że tak, od lat, hello. No i jakby on namówił, no zaproponował mi wywiad do Repliki. Dla mnie było bardzo ważne, że jeżeli mam się outować, to właśnie w takim piśmie jak Replika, bo to jest pismo środowiska osób nieheteronormatywnych, jedyne w Polsce, które się ukazuje, takie wiecie, papierowe. No i że właśnie to nie będzie jakby pismo dla kobiet, tylko to będzie właśnie pismo LGBT-ów, żeby też wspierać. Czy w tym nie ma jakiegoś błędu strategicznego? Bo jeżeli coś nazywamy coming outem, ujawnieniem, odkryciem się, to w to określenie wpisane jest, że my teraz właśnie coś przełamujemy, wychodzimy z jakiejś strefy komfortu, w jakąś normalność i tak dalej. Znaczy, z definicji, chcąc mówić o sobie i o swojej normalności, wkładamy w tę zakładkę nienormalne. Nie wiem, jak to rozwiązać. Mówiłam o tym swoim właśnie wywiadzie do Repliki, bo miałam rozkminę, bo dla mnie w ogóle najgorsze, co jest z autem jakby związane, to jest to, że się przyznajesz. No i potem tam latały takie clickbaitowe tytuły, że chłodnik przyznała się, że jesteś bigą. Boże, za przestępstwo, no ale nie wyjdziesz poza jakby kalki językowe, no możesz jakby walczyć z tym, ale i tak czy tak, czy zresztą ja też nie jestem lesbijką, jestem po prostu osobą nienormatywną, nie heteronormatywną, ale no jakby jak już jestem teraz z kobietą, no to przecież muszę być lesbijką, tak? Znaczy to jest ten świat, w którym musisz mieć bardzo jasne podpisy, jak gdzieś idziesz, nie? Że tam pytają się ciebie, jak mamy panią podpisać? Pisarkę. To jest takie tożsamościowe zagadnienie. No. Tak, pisarka już od kilku lat zdecydowanie. Więc oczywiście, że jest tu pułapka taka, no, że grasz w ich grę. Kiedy kilka lat temu dokonałam apostazji, to ludzie też mówili, to jest bez sensu, no bo właśnie grasz w ich grę. Ktoś nazwał cię katoliczką i teraz ty idziesz i właśnie się z tego wypisujesz, ale to jest nadal na ich zasadach.
skoro wypisujesz się z Kościoła katolickiego i twierdzisz, że nie wierzysz w Boga, już nie wierzysz w Boga, bo przecież byłaś owczyna, to tak jakbyś po prostu kiedyś wierzyła i jednak brała pod uwagę to, że być może coś takiego istnieje. No ale ponieważ jesteś w jakiejś normie, no to prędzej czy później musisz się wobec niej jakoś określić. Więc ja bym raczej nie szła w te rejony myślenia o aucie jako właśnie przyznaniu się, tylko powiedzeniu głośno, kim jesteś i tyle. I powtarzam, by w moim przypadku głównie dlatego, żeby ośmielić inne osoby i że dać im takie w porze, no. Ale wiesz co, myślałam sobie o tym, że to jest jakiś taki totalny hardcore i w ogóle rzecz, która jest koszmarnie trudna, bo to nie jest tak, że jednorazowo człowiek się autuje. Nie. W ogóle dla mnie sam akt autowania, w momencie, kiedy ja mam światu i wszystkim powiedzieć, jak uprawiam seks, tak? Jak lubię. No. I dlaczego niektórzy są do tego zmuszani, a inni nie? Dlaczego jest heteronorma, która jest właśnie ogólnie akceptowana? Chociaż tak naprawdę mało ludzi, bardzo mało ludzi jest w 100% heteronormatywnych. Bardzo mało. I dla mnie to jest jakieś takie w ogóle nieuprawnione włażenie z butami komuś w najbardziej intymne obszary. Kogo to obchodzi? Dlaczego Janusz Kowalski ludzi, myśli, że ma prawo, wiesz, zaglądać pod kołdry? Dlaczego ty masz pani na poczcie odpowiadać na pytanie, które jest, wiesz, pytaniem tak naprawdę o kwestii niezwykle intymne? Co to panią na poczcie obchodzi? No musi, bo przecież musi mi tam dać, nie wiem, jak się, nawet nie było jakiś administracyjny jakiś dokument, tylko jakaś książka, która przyszła. Ale tak, no to są co chwila takie sytuacje, w których się musisz mierzyć z heteronormą. Nie wiem, byłam na pobieraniu krwi, mam beznadziejne żyły i zawsze biedne te panie nade mną się tam pastwią, wkuwają mi, a potem mam jakieś wylewy, jucha, tryska, jakiś koszmar. Polska. Krew okej. Tak. I ostatnio miałam taką sytuację, że ta pani biedna się tak nade mną męczyła i to po prostu już miałam te wylewy i mówi, Boże, strasznie panią przepraszam. Ja tam ją uspokajałam, że to jest takie oczywiste, bo zawsze tak jest. I ona mówi, mąż panią zobaczy i pomyśli, że pani coś zrobiłam, pobiłam. I ja miałam dokładnie ten moment, kiedy musiałam, znaczy mogłam oczywiście nie reagować, no bo nie trzeba zawsze być na posterunku, no ale od razu ci już tam w dzwony bije, nie? No wtedy zareagowałam, powiedziałam, haha, nie mam męża. No ja mówię, dziewczyna ma z tym okej. I ona myślała, że to jest w ogóle żart. Bo przecież no jak, no, dziewczynę ma, przecież baba jest, nie? Tak. Więc ona w ogóle to wyśmiała, bo to było śmieszne. Ale no takie rzeczy są co chwila i to autowanie się nigdy nie kończy. I nie można się odautować. W sensie nie możesz powiedzieć, a żartowałam właśnie. Zamawiam. Teraz już nie. Więc to jest męczące, no. A tymczasem Klub Jagielloński twierdzi, że to wcale nie ty masz ciężko, tylko Kasia zresztą. Heteroseksualni mężczyźni mają ciężko, konkretnie incele mają ciężko, tak. Bo jest coraz więcej młodych mężczyzn, którzy nie chcą, ale muszą być w celibacie i oni siedzą odcięci od świata, w związku z tym mają za złe przede wszystkim kobietom tę sytuację, bo twierdzą, że to, że kobiety się wyemancypowały i zaczęły odnosić sukcesy, no to doprowadziło do tego, że już ich nie chcą. Tak. I zastanawiałam się ostatnio sporo, pisałam o tym i myślałam sobie, o czym to świadczy, że są incele, okej. I jakby jest mi bardzo przykro, że są i w ogóle jestem pełna współczucia i myślę, że to jest bardzo niedobra sytuacja, ale nie słyszałam o incelkach. No, a przecież ten niechciany celibat... Absolutnie, ja się zgadzam z tą diagnozą. Płci. Uważam, że jakby dokładnie tak jest. Zresztą pokazywało to... Czyli tak, że to, że kobiety się wyemancypowały, co w praktyce oznacza, że są bardziej ambitne, to ja je widzę, głównie kobiety na warsztatach, szkoleniach, kolejnej pracy, drugiej, trzeciej. W studiach wyższych. Tam moment jest, kiedy już po habilitacji chcą wyżej, jest szklany sufit. Najczęściej, ale to już jakby jest inny problem. Są bardziej ambitne, bardziej ogarnięte. Tak mają bardziej jakby progresywne poglądy, co pokazały badania choćby z zeszłego roku, które w skrócie dużym mówią o tym, że młode dziewczyny 18-35 Biedroń, kolesie Bosak, no już tak, jakim wiecie, jakby bardzo skrótowo. No to teraz ja się oczywiście muszę czerwienić i może nawet przepraszać. Nie, dlaczego? Czujesz tę kompresję, taką wiesz. Ale widziałam, masz takie chłopactwo? Tak, zupełnie serio. To coraz częściej jestem w sytuacji, w której jestem na granicy przepraszania za to, że jestem facetem. Wiesz co, no tak, czasem ludzie na przykład mają, że przepraszają za własne jakieś uprzywilejowania.
że o Jezu, sorry, że jestem biało heteroseksualny, no naprawdę. No ale to wiesz, no z przeproszenia to tutaj jakby, wiesz, spoko. No ja, mi się włącza ta empatia, bo jakby bardzo blisko, bo mój syn ma 18 lat, może nie jest jakby celem, ale wiesz, jakby ja rozumiem, czasem myślę sobie, kurczę, no to rzeczywiście w tym świecie ma totalnie trudno, no bo albo może mieć kolegów właśnie takich, którzy uważają, że wszystko złe to jest wina lasek, no ale jakkolwiek zgodzę się z tym, że rzeczywiście jakby dzięki emancypacji kobiety między innymi wiedzą czego chcą i wiedzą kogo chcą i trudno jest też jakby znaleźć się w takiej sytuacji, gdzie no to trochę taki wiecie, no że biegnie mężczyzna z kobietą i kobieta już go tam wyprzedziła, bo nie wiem, zdrowiej się odżywia, dłużej ćwiczyła i jest bardziej zmotywowana, on leci na końcu, no i może ma jakby za złe, że widzi jej plecy i po no prostu, dobra, to teraz tylko, że... incel pisze do redakcji, do pani redaktor Hutnik, nigdy do pani napisał, redaktor, no. Proszę o poradę, jeżeli tak jest, jak mówisz, rzeczywiście, ona jest z przodu. To mi się wydaje, że już tym incelem nie. To już mi się wydaje, że ten incel nie jest incelem. Jakby problem bo zadał cały, pytanie? Tak, nie chcę robić tu jakby, wiecie, po psychologii, ale dokładnie, bo zobaczył, że już że jest w ciężkiej dupie. Czyli incel nie wie, że jest incelem. Nie, ja myślę, nigdy nie będzie chciał w ogóle myśleć, że kto inny niż świat, system, elity i baby są tu winne. Na pewno nie on jest winny. Najgorzej ty baby. Ja myślę, że tutaj jest jakiś taki taki ruch, powiedziałabym, który przeciwdziała incelizacji polskich mężczyzn i to są czułe chłopaki. Tak. I to jest też super sprawa, że są takie grupy... To znaczy? Może czegoś się dowiem użyteczne. Są grupy mężczyzn, którzy mówią, że największym problemem, największym chłopaków się bardzo... Dziewczynki się krzywdzi przy wychowaniu, ale myśmy to już omówiły, tak? Wiemy, tak. Jakie błędy się popełnia przy wychowaniu dziewczyn. A chłopaki dopiero zaczynają teraz mówić więcej o tym, jak oni są wychowywani, jak są czyli socjalizowani dzielnie, tak? Do dzielności właśnie, do nieujawniania emocji. Zarabiania kasy, dokładnie. Utrzymywania domu, odpowiedzialności za gwóźdź, spłatę kredytu i samochód. Wszystkie te rzeczy, mają, które wiesz, i mają ciężko, no bo to nie jest tak, że tylko kobiety padają ofiarą na przykład pewnych stereotypów, jak mają wyglądać. To nie jest tak, że tylko lalka Barbie nad nami wisi, a nad chłopakami też strasznie dużo i też mają pewne, wiesz... mają strasznie dużo kompleksów, strasznie dużo takich rzeczy i po prostu myślę sobie, że takie to, co mówią chłopaki teraz, to jest odkrycie, znaczy pozwolenie mężczyznom, żeby mieli emocje. Tak jak pozwolono kobietom, żeby miały nie tylko emocje, no, to co było, nie dostałyśmy tego w prezencie, to była ciężka robota i żeby nie mówić o histerii, to teraz w drugą stronę, jeżeli chodzi o facetów, czyli właśnie takie myślenie, wiesz, jak to zrobić, żeby chłopaki też mieli prawo do tego, żeby im było smutno, żeby ich bolało, żeby się czuli zranieni, wiesz. I to jest dla mnie jakiś taki antyincelizm, bo oni się zamykają w takim w sumie bardzo macho kokonie, ci incele. Tak, ale właśnie wydaje mi się, że ten moment, w którym zaczynasz czaić, że to nie jest naprawdę tylko spisek przeciwko tobie, jest wiesz, tym pierwszym jakby kroku. Pigułka w Matrixie. Tak, no dokładnie, to jest też ten moment, wiesz, chwilkę przed, zanim sięgniesz po telefon do psychologa, no. Dobra, a potem co? Jak już to odkryłem, już widzę tą kobietę uciekającą? Tak. To potem co jest następnym krokiem, żeby no nie wciągnąć ją za włosy i tam, ej, poczekaj, zaczekaj ze mną, dorównaj do mnie, tylko no, rozkmina wewnętrzna. Co robię nie tak? Nie dlatego, dlaczego ona jest taka głupia i biegnie szybciej, tylko co jest ze mną nie tak, może po prostu w ogóle mi się nie chce biegać na przykład, albo bo nie lubię, albo nie wiem, może więcej będę ćwiczyć, no wszystkie te rzeczy, które w jakiś sposób dadzą ci też możliwość tak naprawdę sprawczości. Kiedyś miałam kompleks tego, że nie mam jakiejś złotej rady do facetów. Wynikało to z tego, że właśnie jako matka syna teraz już dorosłego, no ale jakby z opcją, że zaraz w ogóle zupełnie wyfrunie z gniazda i wiecie, to on będzie tym, co będą mu mówić, że jest biały i w ogóle siedzi na tronie, że ja miałam ten kompleks, że Jezu, no to tu mi się nie podoba, a nie wiem, co powinni zrobić. No kurde, ja nie wiem, co wy powinniście jako kolesie zrobić, albo nie wiem, osoby uprzywilejowane. Jakby ja wiem, jak mam swój przywilej na przykład osoby pełnosprawnej, no to ja wiem, co mam zrobić względem osób, które tego nie mają, tak? Znaczy to jest proste. Jakby patrzysz wokół, jakby ktoś potrzebuje pomocy, jakby idziesz tam, tak? Nie wiem, walczysz, żeby były podjazdy. No to jest jakieś ABC. Rozumiem, że tak to działa jakby wszędzie. No, a z drugiej strony też mam taką złość w sobie, że to...
No feministki nie mogą sprzątać cały czas, no. Czy nie wszystko chyba mogą sprzątać? Tak, już po prostu ja już mam takie trochę też, że no już nie wiem. You tell me. To prawie ostatnie pytanie. To o czym ty dzisiaj marzysz? Bardzo bym chciała na tak zwane dzień dzisiejszy, chwilę obecną, ten moment, w którym po prostu wszystkie osoby, które teraz muszą spać w minusowej temperaturze w błocie, mogły to robić przynajmniej w ośrodku uchodźczym, czekając legalnie na możliwość albo zostania w naszym kraju, albo pojechania dalej, gdzie chcą. Marzę o sytuacji, kiedy ten dyskurs publiczny nie będzie samonapędzającą się kulą po prostu kału i kiedy ja również nie będę się w to wciągała, mając coraz gorsze myśli o jakby przeciwnikach politycznych, bo bardzo nie lubię tego u siebie, kiedy się łapię na tym, że ja też się staję zaciśniętą taką, wiecie, podkówką wkurzoną. Tylko chciałabym naprawdę mieć jakieś merytoryczne argumenty, ale też mieć możliwość i przestrzeń, żeby je przedstawić. Teraz takiej właściwie nie mam, chyba że do swojej bańki. I oczywiście też marzę o tym, żeby ta wolność rozumiana jako prawo do bycia tym, kim się chce i życia jak się chce, dotyczyła wszystkich grup społecznych, od właśnie LGBT-ów, przez też dzieci, przez osoby starsze, przez osoby z niepełnosprawnością, wszystkie te, które po prostu mają pod górę i są zawsze tematem takim, wiecie, 5 minut przed dzwonkiem albo reportażu interwencyjnego po 22. Żeby to one jakby pokazały wreszcie i mówiły głośno, jakie są ich oczekiwania, co oczywiście często może boleć też nas, no nie? Ale jakby no, to też jest moment, kiedy się mamy uczyć. Tego bym chciała. Super. Da się? Nie. Da się. Proszę o zwrot pieniędzy. Da się. Tylko to jest wszystko. Ja myślę, że jesteśmy w takim granie, że też tak sobie zrobię miło na koniec, że chyba wszyscy troje akurat, tak jak powiedziałeś, próbujemy coś w tej sprawie zmieniać, więc chyba też to należy go traktować jako pocieszenie. Bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za czas. Część trzecia. O czym zapomnieliśmy? Jeszcze zupełnie na koniec pytam cię o taką rzecz. Czego nam nie powiedziałaś? Nie powiedziałam wam o tym, że ostatnio, ale to już mówiłam Kasi przed naszym spotkaniem tym oficjalnym, że ostatnio tyle mam różnych publicznych wystąpień, że jak słyszę swój głos, to jest mi niedobrze i na szczęście udało mi się przez tą godzinę z kawałkiem nie mówić tego, co mówiłam przez ostatni tydzień, bo nie wiem, czy macie też tak, ale czasami są takie zbitki, które wyłączają wam się na autopilocie, typu anegdota i jak słyszycie samych siebie, to macie takie... Dusza wyszła z ciała i chcecie się wyłączyć, ale się nie da. Więc nie miałam tego na szczęście tu. Super. Dzięki. Bardzo dziękujemy. To traktujemy jako gigantyczny komplement na koniec. Nie no, to dla mnie był komplement, ale spoko, wejście też. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki.